Witajcie, testy terenowe Cadelite C8.2. Troszkę od tyłu strony dzisiaj nagrałem, bo zrobiłem testy terenowe, a zapomniałem o spacerku, który zawsze robię. Tak więc teraz spacerek, a później Wam wytłumaczę, czemu nie ma tego początku, który z reguły jest. Tak więc co, jedziemy. Najsłabszy tryb. Drugi z czterech. Trzeci z czterech. I maksymalny. Idziemy na krótki spacer. Światła od groma, ciut. Bardzo szerokie światło. Nie zabij się. Taki paradoks. Idzie się zawsze z latarkami, a pod nogami, słuchajcie, nic nie widać. Uroki patrzenia cały czas w kamerę. Przyświecimy ku górze. Dla przypomnienia, taki konwój z diodą XHP50 to jest. Imprezka gdzieś jest. Tam nie będziemy świecili, bo ludziom po oknach będziemy dawali. A wierzcie mi, jest moc. Tu sobie zobaczcie. Mamy tu jeszcze jakiś teren lasu. Tam może przetruptamy. No to bach, jeszcze tutaj się przejdziemy. I słuchajcie, testy terenowe w otwartym terenie. Przy okazji sprostowanie, czemu dzisiaj nie ma intra w postaci omawiania tej latarki. Łódzkie parki, jak zawsze bardzo ładnie, bardzo dobrze oświetlone, można czuć się bezpiecznie, jeżeli macie latarkę oczywiście. No to co, jeszcze raz. Najsłabszy tryb. Drugi z czterech. Trzeci z czterech. O, i maksymalny. Jakaś gruba imprezka gdzieś tutaj się szykuje niedaleko. Wejdziemy sobie jeszcze, znajdziemy się na zakręcie i będziemy, słuchajcie, lecieli w otwarty teren. Dobra, my już tam idziemy w stronę, że tak powiem, drugiego wyjścia. To będzie na tyle ze spacerku, a Was zapraszam jeszcze na testy w terenie. Witajcie, testy terenowe Cadelite C8.2 i będą tylko i wyłącznie testy terenowe z jednej prostej przyczyny. Lampkę mam już dość długi czas, znaczy mowa o latarce oczywiście. Dość długi czas mam tą latarkę, nie mam już opakowania, nie mam tych, że tak powiem, części, ale mam zdjęcia, tak więc jeden plus. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda, że tak powiem, od strony fabrycznej, zapraszam Was do galerii, linki pod wideo.
A co do testów, słuchajcie, też chcieliście nieraz konwoja z diodą XHP, tak więc macie, no co prawda KD Lite, no ale budowa w zasadzie ta sama, bardzo zbliżona. Nie ma co przedłużać, KD Lite C8.2 w akcji. Najsłabszy tryb. Drugi z czterech. Trzeci z czterech. I maksymalny. Jak widzicie, bardzo fajne rozproszenie, dużo światła. Ja lecę do przodu, porównamy z innymi latarkami. To lecimy. Tyle czasu mi ją tą dziurę zawsze w nią wkładam. Ok. Po prawo KD Lite, po lewo konwój C8 na diodzie XPL. Będzie, słuchajcie, tyle w tym filmie. Jeżeli pojawią się pytania, komentarze są do waszej dyspozycji. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć jeszcze gdzieś konwoja z diodą XHP w akcji, dajcie znać w komentarzu, gdzie, co, jak. Biorę wszystko pod uwagę. Ja już ten film nie kończę. Pozdrawiam was wszystkich i do następnego. Cześć!